Siemaneczko, z tej strony AgroPawlik, to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj widzimy się po 4 miesiącach przerwy. I o tym, dlaczego była taka przerwa, powiemy sobie jeszcze niedługo. W kolejnych filmach będę mówił, dlaczego taka przerwa, czemu to było spowodowane i ogólnie. Dzisiaj temat filmu będzie o sprzedaży. Sprzedaży, która była już chyba koło prawie miesiąca temu. Ale u mnie taka była teraz zastój z filmami. Nie było chęci do nagrywania czasu i ze zdrowiem różnie było. Więc filmy nie były nagrywane, ale wracamy to w miarę aktywności. Tutaj są dwa nowe nabytki, o których powiem wstępnie, sobie teraz pokażę. To jakieś mięsne jest, jakimś... Bóg wie jaka to rasa jest tak naprawdę. To jest też coś w stylu mięsnego. Tutaj stoją nasze byczki. Większość to już praktycznie są mięsne. Tu są dwa mięsne. Prawdziwe mięsne to jeszcze będę pokazał każdego po kolei, ale to na razie nie teraz. Wstępnie mogę pokazać, są tutaj 3 HF-y, byczek mięsny. A teraz przejdźmy do sedna dzisiejszego odcinka, ponieważ sprzedałem swojego byka, tego HF-a co miałem, czarno-białego, i przejdziemy do miejsca, gdzie on stał i trochę powiem o nim. Stał on albo tutaj, albo tutaj, tutaj chyba. Skleroza mi to pada teraz i nie pamiętam. Stał on tutaj. Był sprzedawany do kupca za cenę, nie za wagę. Ale w ostatnim tygodniu życia gdzieś ponad lekko to stawał śrutej, więc wagi miał około gdzieś 200 paru kilogramów. Został sprzedany za 2000 zł. Za 2000 zł kupiłem nowego cielaka. Niestety znowu ta sama rasa, ale to ostatni cielak u mnie na razie. Musiałem jeszcze HF-a kupić, tak niestety wyszło. Nic na to nie można było poradzić. Parę innych inwestycji zostało przeze mnie zrobionych, no i tyle. W przyszłych kolejnych odcinkach pokażę tego byśka, jak on w ogóle wygląda i wszystko. Potem pewnie będzie o nowych nabytkach, co u nas to tutaj, bo jeszcze jest cały chlew tam u mnie w domu wywalony nowymi cielakami. Jeszcze około 5 sztuk dojdzie, więc będzie co nagrywać. Potem będą po nabytkach, po filmu z nabytkami, ze wszystkim przegląd stada, no i może jakieś karmienie czy coś, i to pewno będzie tyle w tym roku. Potem nagram taki plan na rok 2024, w którym mniej więcej opowiem, co się będzie działo w przyszłym roku, a dla kanału będzie jeszcze lepszy. Widziałem parę subskrypcji i odpadło, ale to 4-miesięczną przerwę nie ma co się dziwić tak naprawdę, ja myślę. W przyszłym roku będzie kamerka sportowa, tyle mogę zdradzić. Filmy będą bardziej regularnie niż teraz. Teraz film będzie taki krótszy, gdzieś 4 minuty, może lekko mniej. No bo nie ma za bardzo tutaj o czym mówić. Film ogólnie o powrocie i dałem tyle co informacje o moim byku sprzedanym, więc za dużo ten odcinek tak nie będzie trwał. Ale przyszły już będzie dłuższy, no bo pokazanie każdej sztuki. Tamtego i tu tych. Przypomnę, ogólnie będzie to zawarte w odcinku, chociaż teraz ich już widać. No i ogólnie już przekazałem mniej więcej co będzie. Dla myślących żyję. Mam się dobrze, będą filmy, tylko no... Te 4 miesiące było takiego przestoju, o których opowiem później w przyszłych odcinkach. Więc tak na razie to jest wszystko w tym odcinku. Siemaneczko, cześć, czołem. Widzimy się za parę dni w kolejnym odcinku. No i tyle, no i siemaneczko, do zobaczenia.